Ciemno wszędzie, ucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Późno w nocy, ja na 6 muszę wstać i ruszać w trasę. Wymyśliłem sobie tripa z Henrym. No to sobie właśnie wyszedłem. No cóż, światełka się świecą. Pusto, o, czasu do czasu jakiś samochód przejedzie z 11:30 czy tam w 9:30. No i co? Zobaczymy, gdzie nas poniesie. Gdzie nas nogi poniosą. Tutaj był kiedyś sklep, ale to już sklep zbankrutował i zrobili takie coś z meblami, to też zaraz zbankrutuje. Tutaj też niby to jest jednokierunkowa, ale ja i tak patrzę w lewo, czy nic mi nie przyjedzie. Tyle mi wiary, o, widać jednokierunkowa, tyle mi wiary w ludzkość została, także. No, tak jak mówiłem, tyle mi wiary w ludzkość zostało. No ale co tam, wyłączyć? Nie no, połowa jest, nawet więcej jak połowa. To nagrywasz? Tak, no właśnie. To jest cięcie. Cięcie, o, pół tego. Czy cały ten, praktycznie puste jest to. Cały peron. Bo jest 22. Nie ma 22. No tak, do 20. Może ktoś, a nie. Może ktoś będzie chciał rzucić. Do 20. Pewnie samobójstwo. Przyjedzie nam metro za 3 minuty. Kurczę. Tam są monitory. No. No i co? Jak na tych filmach, gdzie... Jak w Tomie i Jerry. Albo Królowie Kurczaku. Tak, żeby nie pokazać... Było tak zawsze, o. No. W ogóle nogi były tylko pokazane. Nie było twarzy. Oszczędność w rysowaniu. No. Beka. Tutaj stał 10-piętrowy budynek. Uniwersam, gdzie byś tak. Ale już nie stoi. I tu. A jedno pewnie drugie jakieś złotą 44 czy coś tam. Być może. No na 100%. O, jest godzina 22, ja sobie pierdzielam kepsa. Bardzo dobry, Kingo. Zdrowo, bardzo. Bardzo zdrowo i bardzo w ogóle szczupło. I kolejny budynek rozwalają. Taka ta Warszawa. No, rozwalają ją. Jak nie Niemcy, to Polacy. No. Ostatnio czytałem właśnie na najmowych zdaniach na Facebooku. Ten koleś opisywał, że w końcu błagał dziewczynę, żeby mu zrobiła loda. No to ona się w końcu zgodziła, no i zrobiła mu tego loda, że ucieszył się jeszcze bardziej, że zrobiła mu z połykiem, nie? No, i on taki ucieszony. No i wiesz, ona chce jej buziaka dać, nie? No to daje jej buziaka, no nie? Wiesz, z języczkiem. A ona tą samą spermę, co miała w buzi, to mu wypluła do jego ryja, czaisz to? A potem on się mało nie zżygał, a ona siedziała i się śmiała z niego. Dobra wariatka, nie? No, dobrze, kurwa, nie powiem. A ja tu kepsa jeszcze jem, o, proszę bardzo. No, Costa Coffee, polecam. Nie wiem, co ma wspólnego z kawą, ale bardzo dobra jest. Dawno tu nie byliśmy. Dawno bardzo. No, ja też. Nawet nie wiem kiedy, ale dawno temu. Ty, jadłem kepsa, może tak na maka teraz. Tylko w tym telefonie siedzi, piszę cały czas. Święto wszystko. O, to tutaj się to Lamborghini stuknęło. No nie. To stąd koleś wyjeżdżał i tu bum. No tak, ale on wie, że to jest wina tego Lamborghini. Tak, wie, bo na czerwonym pojechał. Też, coś. Ale on wyjechał stamtąd, coś tam nie ma ruchu. No tak, tam nie ma ruchu. Może chyba, że masz przepustkę, bo jest tak, że jak masz przepustkę, ale pewnie nie miał, chociaż może go było stać wtedy. No ale beka była. Takie Lambo piękne tutaj było rozbite. Czerwone mogłoby się O. Mówisz, i masz. To ja rozumiem. A tam dalej do centrum.
Ostatnio jest moda na to, że Ziemia jest płaska, to jesteśmy pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. To przecież Słońce krąży wokół płaskiej Ziemi. Ja pierniczę. Jak można w ogóle mówić w XXI wieku, że Ziemia jest płaska? Jak ja się pytam? Ta warszawska sterówka to ładna jest. O, mocne światło. Tam jest teatr, tam dalej, polski. A ten tylko stoi i pisze w tym telefonie. Tu kościół. No nic, idziemy dalej. O! Proszę bardzo. A on wiecznie. A ja jestem z Mietkiem. Na tym telefonie. Biznesmen. Dada. Gdzie idziemy, przed siebie. Nie Mietek? Tak. No dobrze, jeszcze pójdziemy tylko na kępę potocką i z powrotem i będę w domu. Michał, ty trolu? Ja podobno też tak. Ty trolu? To właśnie tu nie poszedłem na uczelnię. Dla Uniwersytetu Warszawskiego. Dobra, to ja jeszcze tylko na UW się jeszcze zapiszę, tylko bo stoimy pod bramą. Dobra, pa. 26 28. Masz indeks. A no jest indeks zamknięty. Nie ma indeksu. Jest klub? Kiedyś był? Nie ma, już był dwa razy. Już dwa razy był, już go nie ma. O! W środę wieczorem, to tej krakowskiej przedmieście to późno, to ludzie nie muszą narzekać, chociaż w wakacje to pewnie inaczej wygląda. Bo jest kurewka zima, jak mi ktoś powie, że lubi zimę, to będę napierdalał kijem. Ale Michał, nie denerwuj się. Teraz to byśmy na przykład poszli, kurwa, jeszcze 30 km przed siebie. A nie, bo jest zimno, to chuj, szajdę tam. Jak ona się denerwować, kurwa, jak ona lubi zimę, jak wszyscy w domach siedzą, bo jest tak zimno. To super rzeczywiście. Proszę bardzo, Wydział Geografii i Studiów Religijnych, Regionalnych, co ja też pierdzielę. Nie wiem, co tu chce, żeby byłeś wiosna. Trzeba ich panować. Żabojady z TGW. Nawet nie wiem. Ale w sumie całkiem spoko. A to będziemy. Jak baterii starczy, to nagram. O! Bristol Hotel. Dobre fury zawsze stoją. To tak, tutaj zawsze stoją dobre fury. Jeden z najlepszych hoteli w Warszawie. Najlepszy jest Marriott. A Marriott, który mi się nie podoba w ogóle. No nie, ale w środku jest dupa. Nie byłem, co prawda. Ile tam kosztuje? Kto to jest? Prus? Bolek Prus tutaj stoi? Tak, to chyba Bolek Prus. Czekaj, tam może jest napisane. Tak jest, Prus. No pomachaj jeszcze. Robię wszystko, żeby ci zepsuć ujęcie. A tam, to nie jest. Wiesz, gdybym był na filmówce i miałby to być, nie wiem, licencjat inżynierczy, jak ktoś tam nazywa, to pewnie bym się denerwował. Ale że to jest tylko durny filmik na YouTube'a, który będzie obejrzeć 20 osób góra, w porywach do 21, to mi to nie przeszkadza. Ja się zastanawiam, po co to robi też. No dla siebie, o proszę bardzo, piąteczka to jest. No i tak akurat nie takie drogie. Co? 200 tysięcy niecałe. Nowe. Salon ma. Nowy salon. Kupić koło w 80. A to jest E-klasa? Tak, to jest E-klasa. Poprzednia, owszem. Była na przykład w The Ballas of Gay Tony. 50 tysięcy złotych ta E-klasa, tak, Ballas. Tutaj bejca, czwóreczka w ogóle. We Wrocławiu. DW, tak, Wrocław, to jest w ogóle ASP. Tutaj, tak. Tutaj, no. Tam, o, jest ASP właśnie. A teraz przejdzie. Chyba, nie wiem, nie. Tak? Nie, nie wiem. Kurde, nie pamiętam. A może i nie? Nie wiem. Ty, ten koleś. Ja tu nie w Warszawie jestem, to ja nie wiem. Nie, to chyba jest ASP, tak. A tu w ogóle, o. Zobaczcie, gdzie doszliśmy. W ogóle nie ma krzyża. A nie, są. Raz, dwa, trzy, cztery krzyże chyba. Czy no więcej? Teraz to jest na propsie. No tak, przy obecnej władzy. Ale o polityce władzy. To może nie mówmy. O nie. Teraz trafi. No, proszę bardzo. Ty, a beka jest. Tak, tu jest ASP. Beka jest, ziomek. Jaka? Bo wiesz, że to Szydło wyjechał ten Sajcento. No tak. To się zrobili internauci zrzutę. Tak, to wiem, słyszałem. 80 tysięcy zebrali. Tak. I kupi no. Betę za to jak myślał moment. No i fajnie, że jakiś ten, jeden z lepszych prawników w Polsce go broni.
Za friko całkiem. I bardzo dobrze. No, też się cieszę. W ogóle gdzie, a to nie, ta płyta była tam. Chyba. Tu jest jeszcze też. Tak, ale to nie ta. O tej co tej... Kaczyńskiego? No, to tam była. Profesor. Historyk, no może chyba. Zostawmy ten temat, jest o, no dobra, właśnie zaraz sobie nagrałem bardzo ładnego grupu. Tam pewnie na nim jest ten, karteczka, że nie wolno fotografować. Nie, to... Była taka jedna. Ale to było na tym trabancie. Tak, w ogóle nie ma tego trabantu już, trabanta. Ale to jest zajebista fura, jak zrobiona, no. Kurwa, bek. Zamarznięta. No, on jest tak poprzecierany. No, no tak, tak, tak. Dobra. Ale to jest w ogóle zajebiste auto, bo on jest na ramię. Tak jest na ramię, możesz sobie wziąć siekierkę. Nie możesz go sobie. Odcinasz, tak. No. Kino Kulturka. Linka Fenero. No, muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że mieszkanie na Starówce... Znaczy się inaczej, mieszkanie może nie jest takie drogie, ale wyżycie tutaj na Starówce. Jak masz mieszkanie na Starówce, to jesteś bardzo bogaty. Chodzi mi o to, bo że jedziesz... najmujesz, kurwa, za zimnią złotych. Chodzi mi o to, że przyjeżdżasz sobie na wakacje do Warszawy, jesteś jakimś słojem, przyjeżdżasz sobie na parę dni do Warszawy, no to przecież gdzie będziesz brał hotel? Przecież nie pójdziesz do Mariotu, ani do Bristolu, który chociaż jest tutaj, a to już go nie ma, jest tutaj na Starówce, to bierzesz jakiś tutaj pewnie tą Telimenę, o. O ile w ogóle to jest jakiś hotel, ta Telimena. Restauracja. To jest ta klinika Fenera, ta sama Telimena, to nie wiem. Ja też może Liwę. I sobie tutaj kupujesz, mieszkasz 3 dni, wiecie, tutaj masz restaurację. Właśnie klinika Feneru to masz kawę za 20 zł. Tutaj zaraz masz ojczystą, czystą, czyli masz wódziarnię jakieś, nie wiem co to jest. Bar, pub, cokolwiek. Tutaj jest głębokie gardło. Tam jest głębokie gardło, bar, tak. No i tak już tutaj troszeczkę trzeba mieć pieniążków, jak chce się parę dni pomieszkać. A wiecie, kto nie miał pieniążków? Ja, tylko muzykant nie miał pieniędzy. W którym, nie wiem, ona nagra go jakąś krótką kamerą, że on ją faktycznie na po mordzie, no to wtedy tak. Zabrzmiał, kurwa, człowiek. Księżyc. 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 Ale pamiętaj o tym, że on jest płaski, on wisi. Tak, no on jest tam powieszony na nitce. Na kopule. Na tej kopule, co tam nad nami jest, on jest na takiej nitce, takim sznurze powieszonym, i się on się trzyma tutaj. No nie widać, jaka płaska jest ta ziemia, proszę, no, bardzo. Tak, trolle, czy tej płaskoziemcy. Ale jeżeli są tacy idioty, to ja tego nie czaję. Przykro mi bardzo, ale... Ja też nie czaję płaskoziemców, przecież to jest jakaś totalna propaganda. Ale byś tego, że powietrza nie ma, przecież widzisz. No ja wiem, no my... No nie widzę, tego nie ma, no. My nie oddychamy powietrzem, to przez magnetyzm, ja ci mówię. Bo nasze serca są napędzane siłą magnetyzmu, który tam magnet jest od spodu ziemi, tam podczepiony. Masz zagrać w środku. Tak, no, dokładnie. Przecież od spodu, jak ziemia jest płaska, to od spodu jest taki wielki magnes, ona jest na takim magnesie osadzonym, dlatego ona nie spada w dół. No, i dlatego się trzyma. No. No, płaskoziemcy, tak, tak trochę. Pałac. Ładnie podświetlony, pięknie. O, staróweczka. Ale tam jakieś fajne niebieskie światła są. Ale współczuję tutaj ludziom w lato, jak muszą sobie... Chcą otworzyć okno. Powiem, jak było w tym Poznaniu. Trochę na kurwie. Tak, jak byłem w tym Poznaniu. I ten... To mogę sprzedać to mieszkanie, bo w tym mieszkaniu kupię sobie 3 gdzieś na Żoliborzu, czy na Bielanach, czy na BMW. No w sumie masz rację. Gdzieśkolwiek indziej. To mieszkanie jest warte w pizdu pieniędzy. No, nie da się ukryć. Ja na Białęce, jakie to sobie mogą domy wybudować? No, tam już ten, bo tam są tanie. I tam będą mieli cicho, spokój i tego. No, będą mogli się wyspać. To nie jest tak, ja wiem, ja szanuję tych ludzi, bo to zazwyczaj są starzy ludzie i oni tu żyją, ale mogą to sprzedać, naprawdę mogą to sprzedać. I to zdarzy z dużym zyskiem, worth it. Tym bardziej jak to są starzy ludzie, którym przeszkadzają takie... Przeszkadza im hałas, to mogą się kupić gdzieś na zadupie mieszkanie i jeszcze za te pieniądze żyć do końca życia. O. Magda Gessler, Polka. Bo to wiadomo, że emeryci Polscy to zrobili. Ale teraz będzie lepiej, tak? Tak, tak. Dobra zmiana. Będzie lepiej. Będzie lepiej. Ile zarabia teraz ten. Będzie lepiej. Babcia mi mówiła, że emeryturę podnieśli swoje całe 8 zł. O, no widzisz? A słyszałeś, że ten? Tylko, że inflacja była większa, ale... No. Słyszałeś o tym, ile zarabia teraz ten? Prezes Orlenu, PKN Orlen, nominowany przez Andrzejka chyba, czy przez Beatkę. Nie słyszałem. No i on miesięcznie zarabia jak myślisz? 50 tysięcy? 50. No, strzelaj dalej. Będzie leć w górę. Ze 100. Mało. Nie pierdziel. Mało. Z 300 tysięcy? Mało. Serio? Tak. Z pół bańki? Mało. Bańkę? Blisko. Bańka jest 100? Tak. Ja pierdzielę. No, razy 12 to tyle zarabia rocznie. Bańka jest 100. Ja. 100 tysięcy zarabia miesięcznie.
Ja pierniczę. Obecny prezes PKM. A z tego to się wzięło, że to zostało Janianie zarabiać. Bo on się ubiega o podwyżkę 20. bo mało, no tak. 1 000 000 zł to niedużo. Jak wiemy. Ale co to tam takie 1 000 000 zł to jak splunąć. Mogliśmy pozdejmować te. No to są. No teraz mi się nie chce, w sumie zimno jest, nie dziwię się. Ale zima jest cudowna. Celibar. Wiesz ta nazwa. Jest cudowna. Nie wiem, może dla... Charytatywnie może rozdawała, no nie wiem. Tu jest chyba lodowisko, no. Właśnie chcę zobaczyć. Tutaj muszę wam powiedzieć, czekajcie, tutaj? Co? Chyba w tej klatce, w tym którymś z tych mieszkaniach nagrywali pornola. No, taka ciekawostka. Ja ostatnio cały czas na centrum spotykam jednego z aktorów. Z tej właśnie strony. No ja tam nie wiem, nie jestem zorientowany w tych polskich, bo są tragiczne. Ja kiedyś oglądałem to. Zrobili fajne lodowisko. Podświetlane, teraz się wypierdzielę. Zajebiste. No, bym sobie pojeździł w sumie na łyżwach. No to wskakuj. Tak, teraz. No to jest ochroniarz pewnie w tej budzie, albo i nie ma. Tam ktoś siedzi, ale co tam? No właśnie, właśnie o tym mówię, że tam nikogo nie ma. Siedzi tam ktoś, ten cień po prawej, to kto, co to jest? Skurtka. Jesteś kurtka. No chyba zrobiłem, że to jest skurtka. A nie cień. Nie widzisz, to jest skurtka. No to gdzieś tam chodzi pewnie. No bo poszedł się wysrać. No trochę jak w Poznaniu, ale tylko trochę. O, tam jakaś pani zaraz... O, zaraz się stąd... Zaraz spadniesz i się skończy dzień dziecka. Jak ja mnie od zębami, A tu jest gdzieś najwęższy dom. Gdzieś tam chyba? W sensie najwęższy. Tam, najwęższy w Warszawie. On jest taki naprawdę cholerę wąski. Węższy. Tylko nie wiem, nie będę. Wąski jestem, a? Tylko teraz mam rozkminę. Czy to było faktycznie w Warszawie, czy mi się popierdzieliły miasto i to nie było w Toruniu? Ale możliwe, że to jest tu w Warszawie, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Nie będę opowiadał, bo nic o tym nie wiedziałem. No jest, jak kiedyś. Bo jak byłem dzieciakiem, to ja to widziałem. I to chyba było faktycznie tutaj, z ojcem poszedłem na spacer. Spacer przez Starówkę. 15 lutego. No, krzywe koło ulica. Ciekawe, dlaczego było krzywe koło. Bo nie okrągłe, kurwa. Bo ziemia jest płaska, to jak może być ten, tu masz krzywe koło, to jak może być ziemia okrągła, jak tu masz ulicę krzywe koło. Nissanik 350Z. No to, a co, zła furę? Ja mówię, że zła, bardzo dobra, no. O, pamiątki, antyki. W ogóle jest taka okrągła ziemia, czy myśmy się jeszcze nie przewrócili przez to, że ta pochyła jest taka. A to jest płaskie, mimo że jest półokrągłe. Bo to jest właśnie dysk taki sam jak ziemia. No, dokładnie, tylko taki 100 tysięcy razy mniejszy. Ja to jestem ciekaw, co się dzieje na granicach tej ziemi. No co przecież... Tam się spada w dół? No tak, no nie, to patrz, to jest działa jak fontanna, bo tam dookoła ziemi, nie tego dysku... Jak ukierza pięć! Jak cię zjada, jak to Nie, słuchaj, jak masz ten dysk i on jest otoczony wodą, nie? Bo nikt przecież tego nie przepłynął. No to ta woda spada i ona w taką rurę tam wpada i ona z powrotem od dołu wybija gdzieś. Jak tam mówię, jak fontanna to działa. A widzisz, ktoś mnie uświadomił. No. A ja w tym pierdolę, że ziemia jest okrągła i w ogóle... Podwale. Nigdy nie mogę zapamiętać nazwy tej ulicy. Nie wiem czemu. Normalnie masz wał i jesteś pod nim, jak cię nazywa? No Podwale. Ale nie mogę zapamiętać. No. I tak trochę... No. No Rosji. W ogóle... Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Byliśmy tu z gimbazą chyba, czy z podstawówką? Byliśmy tu? Ja byłem, pamiętam. Ja pewnie nie byłem. Pewnie nie byłeś w szkole. Pijalni czekolady. Ty, ja mam kupony do tej pijalni czekolady. No, tylko nie przy sobie. Nieistotne, ale mam do niej kupony. Na minus 15%. Będę musiał to przyjść. Właśnie się zastanawiałem, gdzie jest ulica Freta. 13/15 chyba? Czy coś takiego? Tak, 13/15. To tutaj, dobra, będę wiedział. Nie wiedziałeś, że to jest? Nie. Kurwa, trzeba zapytać. Kurwa, tego nie Już powoli nasza podróż dobiega końca. To już ze Starówki żeśmy zeszli. To jest ulica... Widziałem, że chodzili koło jednej prawilnej tego klubu sportowego w Warszawie. A tak, koło Polonii. Tam już... potwierdziłeś, dziękuję. Tam jest ten. Już Jupiter widać. Ja widzę, kamera pewnie tego nie widzi, bo kamera widzi tylko jak jest światło. A żeby widziała jak nie ma światła, to trzeba zmienić ekspozycję. W sensie balans bieli czy inne pierdoły. A żeby to zmienić, to trzeba mieć kamerę. To jest połysk, a mnie jest balans. A żeby to zmienić,
trzeba mieć kamerę, która ma naprawdę takie opcje, że można faktycznie to zmieniać, nie? No i ale takie kamery kosztują po 10 tysięcy złotych, no to słabo. Chyba, że nagrywasz lustrzanką czy czymś, no to wtedy lustrzanka sama w sobie już ma te opcje. Epic coś tam? Red Epiki to są, no, hollywoodzkie kamery tam. No to ona chyba dobrze widzi. No one widzą doskonale, no, to musisz, to zależy wszystko od tego, jaką optykę im dasz. Bo tam wiesz, masz, musisz dorzucać te obiektywy, ustawienia i tak dalej. Jebałeś, do błędu, lajka. No tutaj dźwig, proszę bardzo, kolejny. O, tam idzie wariat. Z widzami się pożegnaj. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, ja już idę do domu. On też, tu jest najgorsze technikum, do jakiego chodziłem. No, także dziękuję wszystkim, mój kolega pojechał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłej nocy, wieczoru, dnia, popołudnia, poranka. Kto chce, to może zasubskrybować, dać łapkę w górę, albo w dół, albo nie zasubskrybować. Można napisać komentarz, w którym się napisze, jaki ten filmik jest gówniany i tak dalej. No ja zachęcam do wszystkich jakiejś aktywności. Przecież każdy musi się wykazać inteligencją bądź głupotą. No to także jeszcze raz życzę miłego wieczoru. Na razie, cześć.